Witam, dzisiaj przetestujemy sobie grę Flight Control. Jest to mała gierka, nieskomplikowana w zasadach, lecz naprawdę wciągająca. I która ma bardzo proste zasady. Wszystko chodzi o to, że wybieramy sobie lotnisko. Wybierzemy sobie to. I gramy. Wszystko się rozchodzi o kierowanie samolotów na odpowiedni pas startowy albo lądowisko. Samoloty osobowe kierujemy na ten większy pas, możemy sobie przyczepić, przyspieszyć. I wszystko rozchodzi się o to, żeby samoloty się nie zderzyły w powietrzu. Tak jak tutaj mogłyby się zderzyć. Trzeba odpowiednio nakierować. Ten tutaj musi iść, helikopter tu. Wydaje się bardzo proste, ale przy większej ilości samolotów naprawdę nie jest łatwa, ale za to jest bardzo wciągająca i można w nią grać bardzo długo, nie nudząc się. O, tutaj spróbujemy osiągnąć jakiś dobry wynik, choć nie wydaje mi się. Ciężko mi tutaj grać w takiej pozycji. Mamy większy samolot na ten pas startowy. Ten tu, ten się zderzą. Tak, ten tak. Ten tak. Ten, żeby się nie zderzył, to. Wszystko trzeba odpowiednio kontrolować, i co wcale nie jest prosto przy naprawdę dużej ilości samolotów i innych helikopterów. Możemy sobie zwolnić. Tak, powinno się udać. O nie. I o to, co wszystko chodzi. Gra jest, kosztuje 99 centów, albo odpowiednio 79 eurocentów. Jest dostępna w iTunes, no, gra jest oczywiście na iPoda Touch albo na iPhone'a. Jest naprawdę wciągająca i jest warta swoich pieniędzy. Bo jest bardzo prosta jest, nie ma żadnej tego wymyślonej grafiki ani nic, ale w późniejszych etapach jest naprawdę bardzo trudna. Zasady ma bardzo proste. Mam dostępne 3 lotniska, różne rodzaje samolotów, może pokażę jeszcze, jakie są lotniska. Mamy jeszcze lotniskowiec. Widać, mamy 2 pasy, startowe. Tu podświetla nam się, nie wiem, czy to będzie widać. Podświetla nam się pas, na który mamy skierować odpowiedni samolot. Ten musimy tu. I tutaj nam się zaraz zderzą. Tak mi się wydaje. Tu wszystko. Coś tego. Dużo tego jest, że wszystko przyspieszy. To jest jeszcze trudniej, ale udało się. Więc tak, podsumowując. Bardzo prosta gra. Chodzi o grafikę i o zasady. Przy większej ilości samolotów jest trudna. No, ale jest tania i naprawdę wciągająca. Można spędzić bardzo dużo czasu przy niej i ścigać się o wyniki z kolegami, więc szczerze polecam. Do widzenia.